W tym filmie chciałbym, abyście na własne oczy zobaczyli, dlaczego pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. A dokładnie udowodnimy następujący fakt. Nie istnieje liczba wymierna q spełniająca równanie q kwadrat równe 2. Teraz, może ten fakt był znany już starożytnym Grekom i może teraz krótka dygresja o tym, jak Grecy wyobrażali sobie liczby i w jaki sposób nastąpił pierwszy poważny kryzys w matematyce związany właśnie z tym równaniem. Dla starożytnych Greków liczby to były długości odcinków, czyli każdy odcinek, który sobie narysujemy, określi jego długość z pewną liczbą. Z drugiej strony liczby to są ułamki, czyli liczby wymierne. W pewnym momencie odkryto twierdzenie Pitagorasa, które przypomnę, mówi, że gdy mamy trójkąt prostokątny o bokach A, B i C, a B to są przyprostokątne, C jest przeciwprostokątna, to długości tych boków spełniają takie równanie C kwadrat równe A kwadrat plus B kwadrat. No, skoro mamy to, to jeżeli narysujemy sobie kwadrat o boku 1, prawda, cóż prostszego, jaka może być prostsza geometryczna figura od kwadratu o boku 1. I zapytamy się, no dobrze, a jaka jest długość jego przekątnej? Więc jeżeli długość tej przekątnej oznaczymy przez d, no to widzimy, że d spełnia równanie. D kwadrat równe 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli właśnie 2. Czyli długość kwadratu, długość przekątnej kwadratu o boku 1 jest liczbą, która jest, byśmy nazwali tą liczbę, liczbą pierwiastek z dwóch. Z drugiej strony, jak za chwilę zobaczymy, i Grecy też to już odkryli, nie ma żadnego ułamka, który spełnia to równanie. Wobec tego albo dopuścimy istnienie liczb, które nie są liczbami wymiernymi, albo musimy się zgodzić, że nie wszystkie odcinki mają długość. No, czyli na przykład przekąta kwadratu o boku 1 nie ma takiej liczby, która by określała jej długość. No więc raczej wybrano rozwiązanie pierwsze, to znaczy uświadomiono sobie, że nie wszystkie liczby są liczbami wymiernymi. Dobrze, teraz przechodzimy do naszego równania i udowodnimy ten fakt nie wprost, to znaczy założymy, że istnieje liczba, czyli załóżmy, że istnieje liczba wymierna q. No, przy czym możemy założyć, że taka liczba jest większa od 0, prawda? Bo takie równanie ma zawsze dwa rozwiązania, q i minus q. No, czyli jeżeli by istniała liczba ujemna, to również pewna liczba dodatnia by spełniała to równanie. Czyli załóżmy, że istnieje liczba wymierna q większa od 0, no taka, że q kwadrat jest równe 2. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc co to jest liczba wymierna? No liczba wymierna to jest iloraz dwóch liczb całkowitych. Zatem q to jest m przez n, gdzie te m i n to są liczby całkowite, dodatnie nazwijmy, że taka liczba wymierna może być na wiele sposobów przedstawiona jako ułamek, więc jeżeli chcemy, żeby to m i n były wyznaczone jednoznacznie, to musimy założyć, że te m i n, że to jest nieskracalny ułamek, czyli m i n nie mają wspólnych dzielników, czyli m i n to są liczby całkowite, dodatnie, bez wspólnych dzielników. Bez wspólnego dzielnika. No to wstawmy to nasze m i n do naszego równania, czyli nasze równanie wygląda tak. M przez n do kwadratu jest równe 2. No teraz ułamek do kwadratu to jest licznik do kwadratu przez mianownik do kwadratu, czyli otrzymujemy takie równanie. No i może teraz pomnóżmy obie strony tego równania przez n kwadrat. Tak, n kwadrat
ten sposób. Dostajemy następujące równanie. M kwadrat równa się 2n kwadrat. No i teraz popatrzmy na to równanie. Przede wszystkim to równanie mówi, że m kwadrat jest liczbą parzystą. No, no bo tu jest napisane. No to jest dwa razy pewna inna liczba. Czyli m kwadrat jest liczbą parzystą. No dobrze, co z tego wynika? Otóż liczby całkowite dodatnie to są liczby parzyste i nieparzyste. Więc takie liczba parzysta to jest 2 razy jakaś inna liczba, a liczba nieparzysta to jest 2 razy jakaś inna liczba plus 1. No to jest, każda liczba nieparzysta jest tej postaci. Wobec tego jej kwadrat to jest ile? No to jest 4k kwadrat plus 4k plus 1. I tutaj możemy to napisać jako 2 razy 2k kwadrat plus 2k plus 1. Co nam mówi to równanie? Otóż ono mówi nam, że kwadrat liczby nieparzystej, prawda, to jest dowolna liczba nieparzysta, jest 2k plus 1. Ten kwadrat tej liczby jest liczbą nieparzystą, no bo to, co jest tutaj, to jest liczba parzysta. I dodajemy 1, to jest nieparzysta. Czyli kwadrat liczby nieparzystej jest liczbą nieparzystą, więc skoro m kwadrat jest liczbą parzystą, to samo m musi być liczbą parzystą. No, czyli stąd mamy, że m jest liczbą parzystą. No to co to są liczby parzyste? No liczba parzysta to jest 2 razy pewna inna liczba, czyli możemy napisać m to jest 2k, no gdzie k to jest jakaś liczba całkowita dodatnia. No dobrze, no to wstawmy teraz to nasze m do równania, czyli tak, m kwadrat to jest 2 razy k do kwadratu, to jest 2n kwadrat. No 2k kwadrat to jest 4 razy k kwadrat. 2n kwadrat. Teraz możemy podzielić przez 2 obie strony tego równania. I dostajemy następujące równanie. N kwadrat równa się 2k kwadrat. Wobec tego n kwadrat jest liczbą parzystą. Wobec tego, podobnie jak tutaj, samo n, czyli n musi być liczbą parzystą. No tak, ale to jest niemożliwe, dlatego że m było liczbą parzystą. Założyliśmy, że m i n nie mają wspólnego dzielnika, wobec tego nie mogą być obie liczbami parzystymi. Czyli, ale to jest niemożliwe. Wobec tego założenie o tym, że istnieje pewna, że to równanie jest spełnione dla pewnej liczby wymiernej, prowadzi nas do sprzeczności. Bo z jednej strony wiemy, że taka liczba wymierna wtedy jest postaci, jest ilorazem dwóch liczb całkowitych, które nie mają wspólnego dzielnika,
I teraz, jeżeli te liczby mają spełniać to równanie, to dochodzimy do wniosku, że one muszą mieć wspólny dzielnik, mianowicie obie muszą być parzyste. Wobec tego to założenie o tym, że taka liczba istnieje, doprowadziło nas do sprzeczności. Wobec tego nie istnieje ułamek, który spełnia to równanie. Inaczej mówiąc, pierwiastek z dwóch jest nowym rodzajem liczby, nie jest liczbą wymierną i taką liczbę nazywamy liczbą niewymierną.